Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od babu o tym, jak wyświetlać zdjęcia w naszej aplikacji. Więc najpierw zróbmy sobie nową stronę. Klikamy sobie tutaj ten New Page, test. I mamy tutaj taką kontrolkę jak Image. Tutaj możemy właśnie wyświetlać nasze obrazki. Jest kilka opcji. Możemy wyświetlać statyczny obrazek, czyli po prostu sobie coś wgrać do naszej aplikacji i cały czas to wyświetlać. Jest tutaj wyświetlone, możemy później zmienić tego rozmiar jeszcze. I tutaj mamy URL do tego rozwiązania, właśnie gdzie jest nasz obrazek, gdzie leży. Możemy ten obrazek trochę przyciąć, to jest ten przycisk crop. Możemy sobie zaznaczyć, co będziemy sobie przycinali. Zmienimy przez to nasz obrazek, będzie inaczej wyglądał. Możemy jeszcze cofnąć to, więc Bubble trzyma już oryginalną wersję naszego obrazka. Możemy dodać tagi do naszego obrazka, żeby się wyświetlały pod spodem. Jak wejdziemy później na stronę, na kod HTML naszego obrazka, to będziemy wiedzieli właśnie, co tam jest wpisane. To jest wykorzystywane m.in. do SEO. Jak w taki obrazek klikniemy, to może zrobić flow i tutaj zrobić konkretne akcje, więc taki nasz obrazek może służyć jako przycisk. No i oczywiście jakieś opcje typu, gdzie to ustawić, jak to rozciągnąć i różny styl, czyli jak ma to wyglądać. Jest jeszcze druga opcja. Możemy sobie zamiast brać taki obrazek statyczny, możemy poszukać sobie darmowego obrazka. Jest zobaczcie wyszukiwane w Pexelsie. I tu można jakieś darmowe obrazki sobie szybko wybrać, wyciągnąć z Pexels, na przykład Wolf i zaimportować do naszej aplikacji. Moglibyśmy zrobić to dookoła, ale tutaj mamy od razu ściągnięte to z Pexelsem podpięte. I później to już jest używane jako zwykły statyczny obrazek. No i trzecia, ostatnia opcja, po prostu obrazek dynamiczny, czyli możemy coś wziąć z naszej bazy danych. Na przykład użytkownik ma zdjęcie profilowe i tutaj możemy takie zdjęcie sobie wyświetlać, na przykład current, users. Nie mamy takiego pola, więc musimy stworzyć nowe pole. Profile photo, wybrać sobie typ obrazek, image. Tworzymy, możemy potem sobie zaraz wgrać jeszcze, żeby nam się coś wyświetlało. I tutaj mamy też jeszcze opcję, że możemy te obrazki w pewien sposób inny wyświetlać. Albo możemy stretch, czyli rozciągnąć, albo przeskalować nasz obrazek do najkrótszego boku, albo powiększyć, czyli zoom, albo wyciągnąć do długości. Więc możemy sobie spróbować coś takiego wyświetlić. Wrzućmy do naszej bazy danych jakiś obrazek. Weźmy sobie naszego użytkownika, który jest zalogowany. Upload, dodajmy jakiś obrazek. Save. OK. Przejdźmy do naszej aplikacji, zobaczmy jak to wygląda. Mamy jeden obrazek. Teraz sobie spróbujmy zrobić tych kilka opcji. Najpierw stretch. Skopiujmy, wkleimy jeszcze raz. Tutaj weźmiemy właśnie scale. Jeszcze raz. Zoom, jeszcze raz i ostatnia opcja, czyli ściągnięcie do wysokości. Zobaczmy, jak inaczej wyglądają te obrazki. O, wszystkie są kwadratowe, więc spróbujmy je zrobić bardziej prostokątne, żeby było widać nam jakąś różnicę na tych obrazkach. I jeszcze raz, zobaczcie, tutaj jest wyzoomowane, więc widzimy tylko ten fragment wycięty. Tutaj jest wszystko małe, więc jest zmniejszone do najkrótszej długości. Tutaj jest do wysokości wyciągnięte. A tutaj jest po prostu przeskalowane, dlatego jest to nagle z kwadracika zrobił się nam prostokącik. No, i takich opcji możesz sobie użyć, tu pozmieniać, wyświetlić jak najlepiej chcesz zdjęcie swojego użytkownika albo jakiekolwiek inne zdjęcie. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!